Na pożegnanie z pierwszą ligą MTS Chrzanów we własnej hali uległ Politechnice Radomskiej 38-41. Do ostatniego meczu w tym sezonie zawodnicy i sympatycy Cabanów podchodzili ze świadomością, że spadek jest przesądzony i pozostaje jedynie walka o honor. Po zeszłotygodniowej wyjazdowej porażce z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 30-37 szanowskiej drużynie przyszło się mierzyć z nieźle dysponowaną w rundzie rewanżowej Politechniką Radomską. Radomianie do Chrzanowa przyjechali w bardzo okrojonym składzie, złożonym z jedynie 6 zawodników z pola i 2 bramkarzy. Tak skromna ławka jednak okazała się wystarczająca na wywalczenie 2 punktów z ostatnią drużyną ligi MTS-em Chrzanów. Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy dzięki niezłej grze linii defensywnej nie tracili zbyt wielu bramek i wyprowadzali skuteczne kontry. Po 10 minutach gry podopieczni Adama Piekarczyka prowadzili 8-5 i wiele wskazywało na to, że pożegnalny mecz może być pomyślny dla zawodników i sympatyków MTS-u. Jednak gra Cabanów po raz kolejny w tym sezonie się całkowicie posypała. Atakujący marnowali rzut za rzutem, obrona stanęła w miejscu, a bramkarze byli całkowicie bezradni wobec strzałów zawodników z Radomia. Przyjezdni szybko odrobili straty i błyskawicznie wyszli na prowadzenie 13-10. Końcówka pierwszej części gry obfitowała w kolejne trafienia obu zespołów, których gra w defensywie praktycznie nie istniała. Radomianie utrzymali bezpieczny dystans i do szatni zeszli prowadząc 22-19. Po regulaminowej przerwie obraz gry się nie zmienił i to zawodnicy z Radomia prezentowali się lepiej. Cały czas to oni prowadzili grę i nie pozwalali gospodarzom na odrobienie strat. Fatalnie spisywała się formacja defensywna Cabanów, którą bez problemu omijał świetnie dysponowany Grzegorz Mroczek. W ostatnich 5 minutach spotkania zmęczenie Radomian dało sobie znać i gospodarze zniwelowali straty do 2 bramek. Nadzieja ponownie wlała się w serca kibiców, ale najlepszy strzelec drużyny, Marcin Skoczylas, aż 3-krotnie zmarnował dogodne sytuacje rzutowe. Pod koniec spotkania nerwy zawodników wzięły górę i sędziowie pokazali 2 czerwone kartki, po jednej dla obu zespołów. Wykluczenia nie odmieniły jednak losu spotkania i MTS Chrzanów na zakończenie rozgrywek doznał kolejnej porażki, tym razem z Politechniką Radomską 38-41. To już koniec fatalnego sezonu w wykonaniu MTS-u. Zespół w 22 spotkaniach zgromadził jedynie 8 punktów i spadł do niższej klasy rozgrywkowej. Promocję z grupy B pierwszej ligi zapewniła sobie drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego, a w barażach o swój awans powalczy Czuwaj Przemyśl. Klasyfikację najlepszych strzelców wygrał Grzegorz Mroczek z Politechniki Radomskiej, który podczas spotkania z MTS-em zdobył aż 17 bramek. Marcin Skoczyla z tej klasyfikacji zajął wysoką 3. pozycję.